Upgrade w Audi A4 B9 to jest akurat allroad, ale każda B9 z systemem Bang & Olufsen ma taki właśnie woofer. My zamieniamy go na Helixa i 7, 20, zasilona będzie ze wzmacniacza, to akurat na dystansie. Wygląda to tak śmiesznie trochę, bo jest maskownica, jest półzakryta, półotwarta. Ja to pokażemy. Tu mam jeszcze maskownicę z tego podstawowego systemu i tu jest jakby cały otwór na głośnik jest otwarty. A maskownica, pokaż Mateusz. A maskownica na woofer z Banga jest po prostu tu część jest zakryta, a tu jest część otwarta. No ta konstrukcja głośnika tak zrobiona jest i tak dostosowana do niego maskownica. Wymieniamy maskownicę, żeby te 20 oddychały sobie przez cały otworek, przez całą siatkę. No i generalnie wytłumione drzwi, wiadomo. Co mogę dodać, że fabryka zdecydowanie się poprawiła po wytłumieniu drzwi, więc ci, co nie będą chcieli wytłumiać, przepraszam, wymieniać wooferów, to po prostu zalecam wytłumienie drzwi, bo ten woofer naprawdę zaczyna kopać, zbierać się i nie wiem, ile on pociągnie, bo one się szybko palą, ale ja lubię posłuchać sobie elektronicznej muzyki, trochę elektro, jakiejś klubowej, więc lubię dobrego kopniaka, a tutaj po prostu po wytłumieniu drzwi, przed wytłumieniem to była po prostu, one tak zbierały się, ale nie miały po prostu, kończyły się szybko, powiedzmy, a w tej chwili po wytłumieniu drzwi one przynajmniej dają jakoś tam namiastkę, jeśli chodzi o kika. No 20 w tej chwili po prostu zrobi nam masakrę w tych drzwiach, bo już tam też w Kielcach chłopaki robili. To jest trzyomowa opcja, bo są jeszcze dwuomowe, to jest trzyomowy. Nie, chyba i siódemki nie ma dwuomowej, jest trzyomy. No i 152 tremesu, nie? Także bardzo, bardzo konkretny głośnik. Nie? Dalsze etapy, tu mamy jeszcze sterownik do procesora. Dalsze etapy ponagrywam, bo po prostu będzie się dużo działo w tym samochodzie.